13 dzień naszego nabożeństwa ku czci Matce Bożej Bolesnej. Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wyjściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł. Po śmierci Jezusa słońce się zaćmiło, ziemia zadrżała, groby się otworzyły, setnik zaś i jego ludzie, którzy odbywali straż przy Jezusie, z trwogą mówili: prawdziwie ten był Synem Bożym. Po otrzymaniu pozwolenia na zdjęcie ciała Jezusa, Nikodem i Józef z Arymatei z pomocą świętego Jana i świętych niewiast zdjęli z krzyża Najświętsze ciało i złożyli na łonie Matki Bolesnej. Maryja z największą czcią i miłością przyjmuje swego najdroższego Syna. Najświętsze ciało Jezusa to jedna rana, pokryte krwią i sinością, zeszpecone i znieważone. Boskie oblicze, ściniałe, cierniowa korona wtłoczona na głowę. Ciernie dochodzą do mózgu, na rękach i nogach głębokie rany. Co za bolesny widok dla kochającego serca Najświętszej Matki. Pochylona nad ciałem Jezusa, bezmiernie smutna, adoruje Najświętsze rany i ofiarowuje je Ojcu Niebieskiemu za zbawienie świata. Za prorokiem Izajaszem powtarza: od stopy nogi do szczytu głowy nie ma w nim części nietkniętej. Następnie obmyto ciało Jezusa, namaszczono drogimi olejkami, owinięto w nowe prześcieradło i zaniesiono do grobu. Żałobny orszak powoli postępuje, zbliża się do darowanego grobu, gdzie złożono Pana. Maryja w bolesnym skupieniu postępuje za ciałem, pokorna i cicha, poddana woli Bożej. Staje u grobu, składa ostatni pocałunek na boskim obliczu, na ranach rąk i nóg Zbawiciela. Ostatnim spojrzeniem żegna Jezusa. Następnie złożono w grobie Najświętsze ciało, a wejście do grobu przywalono ciężkim kamieniem. Maryja odchodzi, lecz sercem zostaje przy grobie. O wy wszyscy, którzy idziecie drogą, zobaczcie i przypatrzcie się, czy jest boleść jako boleść moja. Nie zapominaj nigdy na cierpienia matki swojej, której duszę najświętszą miecz boleści przeszył. Matko najboleśniejsza, dla której nie było miejsca w gospodzie i musiała syna swego pierworodnego złożyć w żłobie. Dla ubóstwa Twego nie przyjęto Cię w ludzkich gospodach i stąd najmilsze dziecię Jezus musiało urodzić się w stajni. Oderwij serca nasze od dóbr ziemi, abyśmy opuściwszy wszystko, cieszyli się z ubóstwa i nawet duchem nie przywiązali się do żadnej rzeczy doczesnej. I tak otrzymali to królestwo, które ubogi Twój Syn obiecał ubogim. Matko najboleśniejsza, módl się za nami. Gdy Jezus ujrzał Matkę pod krzyżem stojącą i ucznia, którego miłował, rzekł Matce swojej: niewiasto, oto Syn Twój. Potem rzekł do ucznia: oto Matka Twoja. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Litania o siedmiu boleściach Matki Bożej. Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Matko Bolesna, módl się za nami. Któraś nie znalazła miejsca w Gospodzie, módl się za nami. Któraś zmuszona była szukać przytułku w stajence, módl się za nami. Któraś Twego pierworodnego w żłóbku złożyła, módl się za nami. Któraś krwawemu obrzezaniu Syna Twojego obecną była, módl się za nami. Której przepowiedziano, że Syn Twój położon jest na znak, któremu sprzeciwiać się będą, módl się za nami. Której wyprorokowano, że duszę Twą własną miecz boleści przeszyje, módl się za nami. Która z synem do Egiptu uchodzić musiała, módl się za nami. Któraż rzezią niewiniątek przerażoną była, módl się za nami. Któraś 12-letniego syna Twego w Jeruzalem zgubionego przez 3 dni żałosna szukała, módl się za nami. Któraś ciągle na nienawiści Żydów do Syna Twojego patrzyła, módl się za nami. Któraś męki i śmierć Syna Twojego obraz bezustannie w sercu nosiła, módl się za nami. Któraś w dniu ostatniej wieczerzy Syna do Jeruzalem idącego ze smutkiem pożegnała, módl się za nami. Któraś męką ogrójcową i krwawy pot Syna Twego na modlitwie wylany sercem Matki przeczuwała, módl się za nami. Któraś o Synu przez Judasza zradzonym, o powrozami skrępowanym z ogrójcu wiedzionym wieść odebrała, módl się za nami. Któraś Syna jakby złoczyńcę przed sąd kapłanów stawionego widziała, módl się za nami. Któraś na Syna fałszywych świadków zeznania słuchała, módl się za nami. Któraś okrutny policzek przez najdroższego Syna Twojego odebrany na sercu odczuła, módl się za nami. Któraś obelgi od Żydów i żołnierzy na Syna Twojego bezbożnie miotane słyszała, módl się za nami. Któraś Syna biczami sieczonego i cierniem ukoronowanego ujrzała, módl się za nami. Któraś bezbożny, a haniebny wyrok śmierci na Syna Twego wydany słyszała, módl się za nami. Któraś Syna Twego krzyż niesiącego spotkała, módl się za nami. Któraś łoskotu przebijania gwoźdźmi rąk i nóg Syna Twojego słuchała, módl się za nami.
któraś ostatnie słowa Syna Twojego na krzyżu do serca przyjmowała, módl się za nami. Któraś ostatnie słowa miłości Twojego Syna do Matki usłyszała, módl się za nami. Któraś w konaniu Syna Twojego obecną była, módl się za nami. Któraś zamarłe ciało Syna Twojego z krzyża zdjęte na macierzyńskie łono swe przyjęła, módl się za nami. Któraś do grobu Syna Twojego cała zbolała i zasmucona do domu wracała, módl się za nami. O Królowo Męczenników, módl się za nami. O wizerunku Morza Goryczy, módl się za nami. O opiekunko bolejących, módl się za nami. O wspomożenie stroskanych, módl się za nami. O ucieczko grzeszników, módl się za nami. Przez okrutną mękę i śmierć Syna Twojego zmiłuj się nad nami, o Królowo Męczenników. Przez najcięższe boleści serca Twojego zmiłuj się nad nami, o Królowo Męczenników. Przez największe smutki i utrapienia Twoje zmiłuj się nad nami, o Królowo Męczenników. Przez straszne uciski Twoje zmiłuj się nad nami, o Królowo Męczenników. Przez łzy i łkania Twoje zmiłuj się nad nami, o Królowo Męczenników. Przez wszystkie macierzyńskie współubolewania Twoje zmiłuj się nad nami, o Królowo Męczenników. Przez przemożne pośrednictwo Twoje zmiłuj się nad nami, o Królowo Męczenników. Od niepomiarkowanego smutku zachowaj nas, Matko Najboleśniejsza. Od upadków na duchu zachowaj nas, Matko Najboleśniejsza. Od niechętnego znoszenia wszelkich cierpień zachowaj nas, Matko Najboleśniejsza. Od wszelkich okazji do grzechu zachowaj nas, Matko Najboleśniejsza. Od sideł szatańskich zachowaj nas, Matko Najboleśniejsza. Od zatwardziałości serca zachowaj nas, Matko Najboleśniejsza. Od ostatecznej niepokuty zachowaj nas, Matko Najboleśniejsza. Od nagłej, niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Matko Najboleśniejsza. Od potępienia wiecznego zachowaj nas, Matko Najboleśniejsza. My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Matko, abyś nas w wierze prawdziwej, nadziei, miłości świętej opieką Twoją utrzymywać raczyła. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Matko, abyś nam u Syna Twojego za grzechy nasze doskonałą skruchę i pokutę wyjednać raczyła. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Matko, abyś wzywającym Cię pociechę i ratunek Twój udzielać raczyła. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Matko, abyś nas w chwili konania wspierać najszczególniej raczyła. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Matko, abyś nam w stanie łaski zejście ze świata tego wyjednać raczyła. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Matko. Matko Najboleśniejsza, Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami. Matko Boża, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas. Baranku Boży, wobec Matki Twej przez 3 godziny zostawał na krzyżu, zawieszony przez boleść tejże Matki Twojej, wtedy doznane, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, któryś wobec Matki Twojej Bogu Ojcu ducha oddał, przez boleść tejże Matki Twojej wtedy doznane, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, któryś wobec Matki Twojej z krzyża nieżywy zdjęty na jej łono złożony został, przez boleść tejże Matki Twojej wtedy doznane, zmiłuj się nad nami. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Kyrie eleison, Chryste eleison. Módlmy się.
Niech raczący wstawić się za nami, prosimy Panie Jezu Chryste, teraz i w godzinę śmierci naszej. Do miłosierdzia Twojego błogosławiona Maryja, Panna, Matka Twoja, której przenajświętszą duszę w chwili męki i śmierci Twojej miecz boleści przeszył. O Panie Jezu Chryste, Zbawco świata, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz, Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen. Módl się za nami, Matko Najboleśniejsza, teraz i w godzinę śmierci naszej. Panie, wysłuchaj modlitwę naszą, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże, dobrego dnia Wam życzę. Do zobaczenia jutro.